Cześć. Przechodzimy do ostatniego etapu przygotowania nalewki z agrestu. W dużym słoju mam agrest, który wcześniej zasypywałem cukrem. Jak widać, cukier całkowicie się rozpuścił i powstał słodki syrop. Teraz go odleję i połączę z nalewem, który jest w mniejszym słoju. Oddzielam owoce przy pomocy sitka. Sporo soku zostaje jeszcze w agreście, więc warto go wycisnąć ręcznie lub przy pomocy prasy. Teraz dolewam syrop do nalewu. No i nalewkę mam prawie gotową. Zamieszam dokładnie oba połączone płyny i odstawiam słój na parę dni, aby opadł osad. Wtedy zdecyduję, w jaki sposób przefiltrować nalewkę. Nalewka stała 3 dni i jak widać, na dnie zebrało się sporo osadu, a powyżej ładnie się sklarowała. Tą część nalewki zleję teraz z nad osadu, a resztę przefiltruję przez gęste sito. Do odlania wyklarowanej części płynu używam rurki, takiej samej jak do wina. Resztę nalewki filtruję przez bardzo gęste sito. Filtrowanie trochę trwało, ale wreszcie agrestówkę mam już gotową. Ma piękny kolor i zapach. No i czas ją spróbować, aby ocenić nawet jeszcze nie smak, bo ten będzie się tworzył jeszcze przez parę miesięcy. Ale przede wszystkim poziom słodkości. Gdyby słodyczy jej brakowało, to teraz jeszcze można ją dosłodzić. Jest idealnie. Nie za słodka, ale też nie kwaśna. Doskonale czuje się zapach agrestu. Już nie mogę się doczekać, jaka będzie, gdy jeszcze postoi. Teraz przeleję ją do butelek. Tak nalewka prezentuje się w butelkach z asortymentu Chomika. Teraz trzeba ją odstawić w ciemne i chłodne miejsce na przynajmniej 3 miesiące. A tymczasem daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek i oglądaj inne filmy. Do zobaczenia!